Witamy wszystkich w ostatnich w tym roku szkolnym naszych wiadomościach. Najważniejsze informacje przedstawią Aleksandra Kornatowska i Kinga Wojtanowska. Zapraszamy! Trzeciego kwietnia w Pniewach odbyły się Mistrzostwa Powiatu w piłce koszykowej 3x3 dziewcząt i chłopców. Naszą szkołę reprezentowały Emilia Maćkowiak, Karolina Polus, Zuzanna Till, Kinga Wojtanowska, Zofia Szelerska oraz Alan Stachowski, Marcel Sieracki, Jakub Jarmarczyk, Dominik Stańczyk, Bartosz Macugowski. W ogólnej klasyfikacji zawodnicy oraz zawodniczki ze szkoły podstawowej z Kazimierza zajęli dziewczęta drugie miejsce, chłopcy trzecie miejsce. Gratulujemy! 26 kwietnia uczniowie klas 8A i 8B spotkali się w ramach doradztwa zawodowego z panem Krzysztofem Garcieńskim, który jest właścicielem warsztatu samochodowego EKG w Wysokotowie, a także prowadzi kanał na YouTubie poświęcony motoryzacji oraz program w telewizji TVN Turbo – Autodyżur. Spotkanie było niezwykle interesujące i pozwoliło uczniom lepiej zrozumieć związek między pasją a pracą zawodową. Z okazji świąt majowych uczniowie Szkoły Podstawowej w Kazimierzu przygotowali specjalny film, który przybliża historię i znaczenie tych dni. 26 kwietnia bieżącego roku czwórka wolontariuszy z klasy 8B wraz z panią Renatą Antkowiak spędzili pracowicie. Wspólnie uprzątnęli mogiłę pomordowanych, je otoczenie i sąsiadujące groby powstańców wielkopolskich znajdujące się na cmentarzu. Odbywały się wycieczki do teatru, studia filmowego, Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Torunia, Malborka i wielu innych miast. Były wyjścia na lody, rajdy rowerowe czy nocowanie w szkole. Klasy trzecie i drugie spędzały czas na zielonych szkołach. 9 maja odbyła się pierwsza edycja wiosennych czwartków lekkoatletycznych w powiacie szalmotulskim. W maju gościliśmy w naszej szkole Anię Runowską, absolwentkę naszej szkoły. Ania zajmuje się amatorską hodowlą pajęczaków i innych bezkręgowców. Dziękujemy za wspaniałą lekcję. Od 14 do 16 maja w naszej szkole odbyły się najważniejsze sprawdziany dla naszych kolegów i koleżanek z klas 8, czyli egzaminy ósmoklasisty. Testy przeprowadzane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną obejmowały 3 przedmioty – język polski, matematykę oraz język obcy, nowożytny. Trzymamy kciuki za dobre wyniki. W młodszych klasach odbywały się lekcje odwrócone, między innymi klasy 1B przeprowadziła zajęcia pod tytułem Pola i bieganie. W klasie 2B taką lekcję poprowadził Janek Piotrowski. Tematem przewodnim przeprowadzonej przez Janka lekcji było życie pszczół oraz Czarek Kmiecik, który podzielił się z klasą szeroką wiedzą na temat życia mrówek i przywiózł do klasy formikarium ze swoją mrówczą rodzinką. 20 maja odbyły się Mistrzostwa Powiatu w siatkówce plażowej. Nasza szkoła wystawiła 2 drużyny. Dziewczyny w składzie Kinga Wojtanowska, Emilia Maćkowiak, Lila Szywink, chłopcy Paweł Latawiec, Mikołaj Pyda, Marcel Sieracki. Poziom zawodów był wyrównany. Wszyscy zawodnicy starali się walczyć o każdą piłkę. Ostateczne wyniki. Chłopcy pierwsze miejsce, dziewczyny czwarte. Gratulujemy! Klasa 5B wzięła udział w ciekawych zajęciach. Najpierw spotkanie z psychologiem panią Patrycją Gazy oraz studentką psychologii panią Weroniką Sobkowiak. Przeprowadzono rozmowy na temat funkcjonowania młodzieży w mediach społecznościowych, cyberprzemocy i radzeniu sobie z krytyką w sieci. Następnie pani Bruens poprowadziła warsztaty tworzenia pięknych kartek z papieru czerpanego i polnych kwiatów. W szkole odbyła się żywa lekcja historii dla klas 1-3 oraz klasy 4A, przeprowadzona przez naszego absolwenta i tegorocznego maturzystę, Wiktora Środeckiego. Wiktor, pasjonat historii, prowadzi także kanał na YouTubie Historyczny Bełkot.
Zapraszamy do oglądania. 23 maja odbył się egzamin na kartę rowerową. Egzamin praktyczny zdali wszyscy uczniowie. Brawo! Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu praktycznego czuwali policjanci z posterunku w Kazimierzu, dzielnicowy aspirant Adrian Roszak i starszy sierżant Przemysław Juszkiewicz. W piątek 24 maja 2024 roku w Nowym Tomyślu reprezentacja szkoły w składzie Paweł Latawiec, Mikołaj Pyda wygrali turniej w siatkówce plażowej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W finale rejonu zachodniego uczniowie wygrali wszystkie mecze po 2-0 i z pierwszego miejsca uzyskali awans do finału wojewódzkiego, który odbył się 29 maja we Wrześni, gdzie Paweł, Mikołaj oraz Marcel Sieracki zostali wicemistrzami województwa wielkopolskiego, zdobywając srebrny medal w siatkówce plażowej. Ogromne gratulacje! Uczniowie klas trzecich zaprosili do szkoły wyjątkowych gości. Odwiedziły ich dzieci z kazimierskich przedszkoli, przyszli pierwszoklasiści. Mamy nadzieję, że im się podobało. 25 maja odbyła się 19. edycja powiatowego konkursu recytacji poezji i prozy Jana Pawła II w kategorii poezji i prozy w grupie wiekowej klas 1-3. Pierwsze miejsce Hanna Kasprowiak ze Szkoły Podstawowej w Przyborowie. Drugie miejsce Jan Grzegorz Rzewski ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Szamotułach. Trzecie miejsce Tadeusz Borowiak ze Szkoły Podstawowej w Kazimierzu. W grupie wiekowej klas 4-6. Pierwsze miejsce Wiktor Rakowski ze Szkoły Podstawowej w Grzebienisku. Drugie miejsce Filip Lota ze Szkoły Podstawowej w Pamiątkowie. Trzecie miejsce Zofia Drewniak ze Szkoły Podstawowej w Przyborowie. W grupie wiekowej klasy 7-8 pierwsze miejsce Klaudia Ossowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Szamotułach. Drugie miejsce Zuzanna Bożyczko ze Szkoły Podstawowej w Przyborowie. Trzecie miejsce Maria Domaniecka ze Szkoły Podstawowej w Kazimierzu. W kategorii piosenka wyłoniono laureatów w grupie wiekowej klasy 1-3. Pierwsze miejsce Laura Jakubowska ze Szkoły Podstawowej w Pamiątkowie. Drugie miejsce Maria Jaroszyk z zespołu szkolno-przedszkolnego w Sycynie. Trzecie miejsce Lena Sieradzon ze Szkoły Podstawowej w Chrustowie. W grupie wiekowej klasy 4-6. Pierwsze miejsce Maria Krukowska ze Szkoły Podstawowej w Grzebienisku. Drugie miejsce Maria Lędzion ze Szkoły Podstawowej w Przyborowie. Trzecie miejsce Antoni Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej w Ostrorogu. W grupie wiekowej klasy 7-8. Pierwsze miejsce Zuzanna Thiel ze Szkoły Podstawowej w Kazimierzu. Drugie miejsce Maria Pesz ze Szkoły Podstawowej w Ostrorogu. Trzecie miejsce Emilia Bukchrewa ze Szkoły Podstawowej w Grzebienisku. Gratulujemy! W maju gościliśmy dwoje przedstawicieli Sądu Rejonowego w Szamotułach w ramach programu Edukacja Prawna Młodzieży. Asystentka sędziego Joanna Wyszomirska-Stasiak opowiedziała nam o wymiarze sprawiedliwości w Polsce i zawodach prawniczych. Natomiast sędzia Kajetan Kosterkiewicz wytłumaczył aspekty odpowiedzialności karnej i cywilnej w zakresie przemocy fizycznej i psychicznej, naruszania norm szkolnych i społecznych oraz naruszania dóbr osobistych w internecie. W czerwcu w sali gimnastycznej budynku AB z okazji Dnia Dziecka odbył się szkolny konkurs Mam Talent klas 4-8. Pierwsze miejsce Zofia Flaszewska, drugie miejsce Julia Miskinis, trzecie miejsce Zuzanna Thiel, Wiktoria Thiel, Alicja Thiel oraz Julia Piechota. Gratulujemy! Od 7 czerwca mogliśmy zacząć korzystać z nowego placu Street Workout, który powstał dzięki współfinansowaniu przez Radę Rodziców naszej szkoły. Dziękujemy! Na początku czerwca nasi najmłodsi koledzy wzięli udział w mini playback show. Gratulujemy wszystkim występującym! 8 czerwca odbył się 22. Festiwal Tańca, w którym udział wzięło prawie 280 tancerzy.
Zespoły przyjechały z różnych zakątków Wielkopolski. Poza konkursem wystąpiły uczennice klasy 5 E, grupa Hajdasz oraz zespół wokalny pod kierunkiem pana Roberta Winieckiego. Gościem specjalnym tegorocznego festiwalu był Damian Olejniczak, laureat 15 edycji Mam Talent. Wspaniały sukces osiągnął zespół z naszej szkoły Dancing Stars, który prowadzi pani Karolina Teresiak. Nasze koleżanki zdobyły pierwsze miejsce w kategorii klas 4-6. Gratulujemy! 12 czerwca odbył się niezwykle emocjonujący turniej koszykówki, zorganizowany przez Samorząd Uczniowski przy współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego. W turnieju wzięły udział drużyny z klas 4-8, a zacięta rywalizacja dostarczyła wszystkim niezapomnianych sportowych emocji. Dziewczyny, pierwsze miejsce, Lech Poznań, Lena Kapała, Michalina Majderek, Zuzanna Piszgalska, Gabriela Szwargot oraz Wiktoria Pietra. Drugie miejsce, Game Over, Emilia Maćkowiak, Karolina Polus, Kinga Wojtanowska, Zuzanna Till, Zofia Szelerska. Trzecie miejsce, drużyna, Zofia Flaszewska, Barbara Sitko, Kalina Trafna, Natalia Bartniczuk, Emilia Czarna. Chłopcy. Pierwsze miejsce. Box Stop. Bartosz Macugowski, Tymon Rakowski, Marcel Sieracki, Dominik Stańczyk, Mateusz Kubowicz. Drugie miejsce. Orlik Kazimierz. Julian Naturalny, Aleksander Naturalny, Kacper Hagen, Antoni Burdelski, Dominik Kaczmarek. Chłopcy 4-6. Pierwsze miejsce. Drużyna. Szymon Banaszczyk, Mateusz Szkudlarek, Bartosz Woś, Jakub Hasz, Wojciech Kubiak. Drugie miejsce. FC Węgiel. Robert Ignasiak, Teodor Kirszke, Maciej Szulc, Ignacy Hadrych, Mateusz Lubka. Trzecie miejsce. FC Śmiecholinki. Lech Przybylski, Szymon Masłowski, Mikołaj Hamsz, Kacper Śmigrzalski, Wiktor Tecław. 13 czerwca odbył się szkolny turniej piłki nożnej zorganizowany przez Samorząd Uczniowski we współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego. Klasy 7-8. Pierwsze miejsce Sama Kiączy, Paweł Latawiec, Bartosz Nowicki, Amelia Ruś, Maciej Siwiński, Jakub Jarmarczyk. Drugie miejsce Coco Jumbo Warszawa, Antoni Burdelski, Dominik Kaczmarek, Igor Fudala, Michał Nowakowski, Krzysztof Michalski, Julian Naturalny, Aleksander Naturalny. Trzecie miejsce Stado Baranów, Kacper Hagen, Żenia Derecha, Tomasz Jerzak, Wojciech Włodarczak, Miłosz Graczyk, Szymon Matysiak, Paweł Filipczak. Klasy 4-6. Pierwsze miejsce FC Czarni, Szymon Banaszczyk, Dawid Czepczyński, Nikodem Redecki, Bruno Goździk, Jakub Hansz, Piotr Pokorny, Bartek Woś. Drugie miejsce FC Teletubisia, Mikołaj Hansz, Leszek Przybylski, Piotr Szkudlarek, Kasper Śmieszchalski, Maciej Kmiecik, Lena Kapała, Wiktoria Pietra. Trzecie miejsce Skibidi Sigmy, Wojciech Marecki, Marcel Mazankiewicz, Jakub Gałka, Borys Kaniasty, Michał Wandelt, Jakub Jaźwiec, Szymon Waśkowiak. W czerwcu odbył się koncert gitarowy pod tytułem Gitarowe brzmienie lata. Był to finał cyklu koncertów. Na scenie zaprezentowali się uczniowie pana Zenona Cioska. Nie obyło się bez zachwytów i dużych oklasków. O innych wydarzeniach, akcjach i inicjatywach w naszej szkole dowiecie się z multimedialnej kroniki, do której link znajduje się w opisie. To ostatnie wiadomości szkolne przed wakacjami, dlatego chciałybyśmy złożyć Wam serdeczne życzenia. Niech nadchodzące dni będą pełne słońca, radości i niezapomnianych przygód. Odpoczywajcie, bawcie się wspaniale, odkrywajcie nowe miejsca i zdobywajcie piękne doświadczenia. Nie możemy zapomnieć także o naszych absolwentach, którym życzymy wielu pomyślności w szkole ponadpodstawowej. Nie zapomnijcie o nas.
Szkolne wiadomości poprowadziły Aleksandra Kornatowska i Kinga Wojtanowska.